Witajcie, jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów, a to jest drugi odcinek Pytań do Kielbana, serii, w której zbieram pytania, które zadajecie mi czy to w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach i odpowiadam na nie. Dzisiaj też zobaczycie, jak trudne mogą to być pytania. Zaczniemy z grubego kalibru. Konkretnie od pieniędzy, a dokładnie ich braku, od bycia dżentelmenem w małym miasteczku oraz kalectwa. Dalej przejdę do kwestii butów, ubiorów podróży i na koniec zostawiłem sobie dwa pytania dotyczące przyszłych wpisów i taką rzecz, którą chciałbym praktykować w każdym z odcinków, czyli raczej nie pytanie, a wyciągam taki malutki smaczek gdzieś tam, który wyłowiłem z tych pytań dotyczący savoir-vivre w internecie. Pan Adrian pisze: zastanawiam mnie, czy człowiek ubogi może w 100% pokazać się jako gentleman. To jest pytanie moim zdaniem bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy sobie to wyjaśnili, zwłaszcza jeśli ktoś ma jeszcze wrażenie, że gentlemana tworzą drogie garnitury, drogie buty, jakieś gadżety, samochody i tak dalej. Nie uważam, że jakkolwiek takie świadectwa zamożności, luksusu i tym podobne mogą cokolwiek powiedzieć o naszym charakterze, a bycie gentlemanem dotyczy głównie charakteru. Zatem w moim odczuciu gentleman to jest coś, co siedzi w nas. To są nasze wartości, które wyznajemy, umiejętność postępowania zgodnie z zasadami i trzymania się swoich zasad i tych wartości, czyli posiadania takiego oszczędnego kręgosłupa. No a do tego dochodzi jeszcze kwestia szlifowania własnego charakteru, pasji i tak dalej. To tworzy gentlemana. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy dbać o to, jak postępujemy z innymi ludźmi, dbać o jakość tego, jak budujemy nasze relacje i jak podchodzimy sami do siebie, zaczynamy też dbać o jakość rzeczy, którymi się otaczamy. I dla mnie to nie jest wcale dziwne, że w pewnym momencie, jeśli już zaczynamy dbać też o strój, zaczynamy dbać o to, żeby on był nie tylko jakby odpowiedni, ale też żeby był dobry jakościowo, żeby przetrzymał wiele lat, ponieważ oszczędzać można również wydając, powiedzmy, więcej pieniędzy na elementy, które jakby rzeczy, którymi się otaczamy, wysokiej jakości, ponieważ one przeżyją dłużej, rzadziej będziemy musieli je kupować. Oczywiście musimy mieć na starcie już większą kwotę, żeby zainwestować, ale jakby to przychodzi później. To wszystko są rzeczy, które są tylko i wyłącznie otoczką. Nigdy nie oceniam nikogo po zasobności portfela, po tym, jakim telefonem się posługuje, czy jakim samochodem jeździ. To nie ma żadnego znaczenia. I tak naprawdę ludzie z zewnątrz, z którymi będziemy się stykać, prędzej docenią zalety naszego charakteru niż gadżety, którymi się otaczamy, czy niż drogie ubrania, które mamy na sobie. Zatem tak, osoba nawet uboga może być w 100% gentlemanem. Pan pragnący zachować anonimowość, więc podpisujący się zły los, zadaje takie pytanie. Nigdzie nie natrafiłem na temat związany z byciem gentlemanem w małej społeczności, a mianowicie w małym miasteczku, gdzie bycie na co dzień schludnym i kulturalnym jest piętnowane. Przykład chociażby z wczoraj. Jednego znajomego napiętnowano, że przyszedł na, nazwijmy to, wiejską dyskotekę w marynarce. To znaczy jedni chwalili, a tak zwani zazdrośnicy krytykowali. Inni wręcz wyzywali. Prawie doszło do rękoczynów, ponieważ cytując: co ubrałeś marynarkę i teraz jesteś lepszy od nas? Ja sam też się spotkałem z takim zachowaniem, ponieważ zdrowie zmusiło mnie do noszenia w chłodne dni kapelusza, co oczywiście nie uszło uwadze społeczności. Jedni chwalą, drudzy reagują agresją. Nawet kultura osobista potrafi być powodem kpin. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Ostatnie pytanie to, czy pan się spotkał z takim odbieraniem pana przez innych i jak sobie pan z tym radził? To oczywiście może być problem w mniejszych społecznościach, ale nie tylko. Może to być problem również w gronie przyjaciół albo rodziny. W gronie osób, które mogą poczuć, że jeśli jedna osoba z tego grona zaczyna się jakoś zmieniać i odstaje nagle pod jakimś względem, czy to wyglądu, czy manier, od reszty grupy, to znaczy, że ona chce się jakoś wyodrębnić, uciec, pokazać, że jest inna, lepsza w domyśle. Jest to objaw tak naprawdę kompleksów jakichś tych osób. No to myślę, że tutaj najlepszą opcją będzie wprowadzanie stopniowych zmian. Jest to dobra opcja i dla siebie samego, żeby nie przejść jakiejś rewolucji i się szybko nie zniechęcić. Dobrze jest próbować jakby wykonywać takie małe kroki, sprawdzać, jak one się sprawdzają w naszym życiu.
i czy nam pasują, czy faktycznie chcemy podążać w tym kierunku. To zwłaszcza tutaj mam na myśli kształtowanie swojego stylu, jeśli chodzi o ubiór, ale też zachowanie. I wydaje mi się, że jeśli będziemy robić takie małe kroki, nie zmieniając własnego zachowania, to znaczy pokazując otoczeniu, że cały czas jesteśmy tą samą osobą, tylko na przykład zaczęliśmy robić coś trochę inaczej, no to powinno to się sprawdzić. Polecam właśnie gdzieś podążanie tą drogą, czyli szukanie, jeśli na przykład chcemy zmienić styl, szukanie najpierw miejsc, w których ten styl będzie bardziej akceptowalny. Nie wiem, na przykład teatr, kościół, jakieś spotkania, wieczorki, takie bardziej oficjalne przyjęcia rodzinne, na których możemy eksperymentować z tym swoim stylem, pokazać się lepiej ubranymi i powoli gdzieś podnosić tę poprzeczkę. Nie musimy od razu na co dzień po bułki iść w garniturze. I no, to jest jedyna rada, którą mogę tutaj dać, tak naprawdę, żebyśmy gdzieś nie tworzyli jakichś konfliktów, to właśnie robili małe kroki i sprawdzali, co z tego wyjdzie, ale cały czas tutaj podkreślali, że jesteśmy cały czas tą samą osobą i nie chcemy jakoś się wyróżnić. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie do mnie, czy ja się spotkałem z takim zachowaniem, powiem szczerze, że wiele osób to zauważyło, ale poprzez konsekwencje i poprzez takie powolne, konsekwentne dążenie do tego, powiedzmy, lepszego mnie, wiele osób mi mówiło, że bardzo to ceni we mnie, widzi, że to się zmienia. Niektórzy przychodzili z pytaniami o jakieś rady. Jednemu przyjacielowi pomagałem kupić garnitur na ślub, komuś innemu doradzałem, jak coś tam w sobie zmienić, więc ludzie to widzą i na pewno znajdą się osoby po jakimś czasie, które ośmielone tymi pierwszymi krokami kogoś z własnego grona przyjdą, albo będą chciały po prostu naśladować, albo przyjdą i zapytają po prostu o radę, albo zwyczajnie powiedzą, że sami może nie mają odwagi pójść w tym kierunku, ale bardzo to cenią w kimś innym, że ma na tyle silny charakter, żeby to mimo wszystko zrobić. Pan Sławek pisze: mam problemy zdrowotne z kolanem, które ostatnio zmusiły mnie do poruszania się o lasce. Taki stan może potrwać dość długo. W znacznym stopniu wpłynęło to na moje życie, między innymi dostosowanie ubioru i stylu do odmiennej sytuacji. Nie chcę jednak, żeby rzutowało to na całokształt mojego postępowania. Z ciekawością czytałem pana artykuły omawiające kwestie savoir vivre w stosunku do kobiet. Niestety obecnie wiele takich grzecznościowych zachowań, podanie płaszcza, przesunięcie krzesła, otwarcie drzwi, stało się dla mnie trudniejszych lub wręcz niemożliwych. Mimo to nadal chcę zachować maksimum klasy w tej sferze życia. Czy zechciałby pan poruszyć taki temat na swoim blogu? Już kiedyś prawdopodobnie o tym wspominałem, ale warto byłoby to przypomnieć, że uważam, że mimo, że jesteśmy, że jakby chcemy być dżentelmenami i żyć zgodnie z jakimiś zasadami, z jakimiś wytycznymi, które skądś czerpiemy, no to nie możemy tego robić przeciwko sobie, ponad własne siły. I w ten sposób na przykład nie będziemy w stanie komuś pomóc nosić jakiś toreb, jeśli sami jesteśmy obładowani. Nie będziemy w stanie w pociągu na przykład komuś pomóc wtachać wielką walizkę na górę, kiedy na przykład mamy złamaną nogę albo rękę i tak dalej. Będzie tych sytuacji trochę i no jest to sytuacja oczywiście o tyle trudniejsza dla osoby, która jest długoterminowo niezdolna do poniesienia takiej pomocy, ale to też nie jest tak, że tylko te rzeczy czynią nas szlachetnymi, czynią nas wartościowymi ludźmi. Mamy swoje zalety i one są dużo liczniejsze niż to, że potrafimy kobiecie otworzyć drzwi, czy jakoś jej pomóc, albo starszej osobie. To jest kwestia, która siedzi bardziej w naszych głowach. Musimy sobie udowodnić racjonalnie, że no dobrze, w tej sferze jednak nie damy rady, nie będziemy na tyle czy to silni, czy sprawni, żeby pomóc, ale jesteśmy w stanie pomóc na wiele innych sposobów i to, że na jednym polu może jesteśmy nieco gorsi, to nie będzie jakby prowadziło do tego, że zrezygnujemy z całej drogi. I myślę, że to jest właśnie najlepsza opcja, żeby pamiętać o ścieżce, którą się wybrało, podążać dalej nią i jeśli któryś z zadań nie jesteśmy w stanie wykonać, no dobrze, no po prostu nie jesteśmy, ale idziemy dalej i dalej służymy pomocą w tych aspektach, w których jesteśmy w stanie to zrobić, nie czyni nas to wcale gorszym. Możemy już przejść do lżejszych pytań.
Pan Przemysław pisze: oglądałem ostatni filmik na YouTube dotyczący butów do garnituru. Był bardzo interesujący. Mnie jednak bardziej interesowałyby informacje na temat butów codziennych. Większość z nas na co dzień jednak nie ubiera garnituru. Zostawiamy go na bardziej oficjalne spotkania. Pracujemy jednak w korporacjach, gdzie wymagana jest koszula i marynarka. Do takiego stroju najczęściej wybieramy jednak buty bardziej oficjalne niż sportowe. Problemem, przynajmniej moim, jest to, że spędzam w nich często 10 godzin dziennie. Czasami dochodzi do 14-16 godzin, jeśli jestem na konferencji. Producenci butów, które można dostać w Polsce z zakresu cen 250-350 zł, zalecają, żeby nie nosić ich codziennie, dlatego kupuje się zawsze więcej niż jedną parę. Jednak przy takim ich wykorzystaniu praktycznie co roku trzeba je zmieniać. Rozumiem, że warto jest kupić drogie buty do garnituru na szczególną okazję, ale czy warto jest również zainwestować większą gotówkę w buty na co dzień? W tej wiadomości jest zadanych wiele pytań, na które postaram się po kolei odpowiedzieć. Najpierw różnica między butami sportowymi a oficjalnymi. W klasycznej męskiej elegancji wiele z tych butów, które założymy do garniturów takich mniej oficjalnych, to właśnie są buty sportowe i te garnitury, zresztą to też są garnitury sportowe. Tak samo jak marynarka może być sportowa i wcale nie będzie wykonana z jakiejś dzianiny. Więc na, powiedzmy tak, w tym rozumieniu sportowo, czyli na co dzień do, dajmy na to, jeansów, koszuli, marynarki, świetnie będą sprawdzały się broksy w jakimś jaśniejszym kolorze, na przykład brązowe. Broksy, czyli takie buty z dziurkowaniami. Będą też się nadawały ewentualnie loafers, monki, derby jak najbardziej. I myślę, że na takie dużo cieplejsze dni, może dni, w których nie mamy spotkań z jakimiś ważniejszymi klientami, no to mogłyby to być też mokasyny albo ewentualnie buty żeglarskie. Ale to już mówię. Są to buty klasyczne, ale są bardzo nieoficjalne, więc tylko na takie luźniejsze dni w pracy. Dlaczego stopa męczy się w butach za mniej więcej 250-350 zł po całym dniu chodzenia? Przede wszystkim dlatego, że podeszwa jest gumowa, jest ciężka, przez co stopa nie oddycha dobrze i męczy się też poprzez podnoszenie tego buta nieustannie. Buty z wyższej półki w zdecydowanej większości już są na skórzanych podeszwach i te buty są lżejsze i skóra, stopa w ogóle oddycha również przez spód tego buta. I naprawdę jest to bardzo wygodna sprawa. Sprawdzałem to wielokrotnie i rzeczywiście chodzi się lżej, chodzi się przyjemniej. Buty są lepiej dopasowane do stopy, jest to wygodniejsze. Przy czym no i tak te 16 godzin w butach to jest już naprawdę sporo i dlatego zalecałbym mimo wszystko przy każdej okazji, jak tylko można, jakieś 15 minut chociaż zdjąć te buty i posiedzieć na boso. No to jednak to zrobić, żeby ta stopa jeszcze bardziej mogła odpocząć, no ale mimo wszystko buty z wyższej półki tym właśnie będą się różniły od tych z niższej. I te buty z wyższej półki również mają taką zasadę, że ich nie nosimy codziennie, ponieważ but powinien jednak odpocząć. Powinien po zdjęciu, powinniśmy do niego włożyć prawidła, żeby te prawidła wchłonęły wilgoć tego buta, żeby on ładnie wysechł, wyprostował się. Powinniśmy też dbać o te buty, kremując i woskując je, żeby zachowały elastyczność w miejscach zagięć i żeby były sztywne na nosku i pięcie i żeby tam ewentualne uszkodzenia nie uszkodziły samej skóry. Dzięki temu buty będą do noszenia przez wiele, wiele lat. Na pewno nie będą do wymiany co roku, ale właśnie dobrze byłoby nie nosić ich codziennie na tych samych, ponieważ faktycznie wtedy nie będą miały tego momentu na regenerację i nie będą, jakby zużyją się zdecydowanie szybciej. Pan Sławomir pisze: jak radzić sobie z podróżami służbowymi, jadąc średnio 7-8 godzin autem do klienta w garniturze? Dość, że jest się zmęczonym po takim czasie, do tego ubranie jest dość mocno wygniecione, lekko przepocone. Przede wszystkim zawsze jest możliwość na odświeżenie się i przebranie się, chociażby kilometr przed miejscem docelowym w jakimś McDonaldzie, jakiejś restauracyjce czy coś w tym stylu. Można
I moim zdaniem powinno się wygenerować trochę czasu, żeby jednak nie grać na ostatnią chwilę. To jest jedna z takich zasad, moim zdaniem, bycia dżentelmenem, czyli dżentelmen się nie spieszy, ale nie dlatego, że jakby nie zależy mu na tym, żeby dotrzeć o czasie, tylko po prostu wyjeżdża odpowiednio wcześniej, żeby potem nie gonić na ostatnią chwilę, albo umawia się trochę inaczej. Te 5 minut, chociaż na wypicie szklanki wody w restauracyjce przydrożnej, zawsze powinno się znaleźć, można wtedy wejść do toalety i zmienić koszulę, bo no nie ma metody na to, żeby jechać samochodem przypięty pasami i nie wygnieść sobie koszuli, czy jeśli jeszcze założymy na tą marynarkę, żeby tą marynarkę. Ubierzmy się wygodnie, żeby nie tracić koncentracji na drodze, a ubierajmy się, jakby przybierajmy się szybko, żeby porządnie wyglądać. Wszystko może mieć uszykowane tylko do założenia i to naprawdę zajmuje chwilę. I wyglądamy, jakbyśmy właśnie z domu wyszli. Natomiast jeśli na przykład pracujemy także w kilku miejscach, musimy się pojawić, dobrze wyglądać, oddziela nas jakaś właśnie godzina, dwie drogi, no to warto zawsze mieć zamienne koszule gdzieś w bagażniku albo powieszone gdzieś na tylnym siedzeniu i po prostu się przebierać, zmieniać te koszule, żeby to wszystko porządnie wyglądało, żeby robić dobre wrażenie na swoich kontrahentach czy klientach. Dobrze, możemy przejść do propozycji kolejnych wpisów. Pan Greto Facher pisze: przy okazji, wspomniał Pan o planach na odcinek z działu dobrego zachowania z okularami przeciwsłonecznymi. Notabene nie mogę go ciągle nagrać, bo odkąd to postanowiłem, są chmury i deszcz. Czy coś dotyczącego dobrego zachowania z kapeluszem też znalazłoby się w niedalekiej przyszłości? Świetny pomysł, nie pomyślałem o tym. Taki wpis jest już na blogu. Jeśli Was to interesuje, zajrzyjcie na bloga i tam możecie zobaczyć takie szczegółowe informacje na temat chodzenia w kapeluszu. Natomiast myślę, że warto byłoby taki odcinek nagrać w okolicach zbliżającej się jesieni, kiedy częściej zakładamy te kapelusze. I myślę, że zapiszę sobie to w notatniku i wrócę do tego tematu. Shadow 18 pisze: witam, mam pytanie względem small talking. Nie radzę sobie z rozpoczęciem rozmowy i jej kontynuowaniem w ciekawy sposób. Czy są jakieś podręczniki, publikacje, które mogłyby mi pomóc? Z góry dziękuję. Niestety publikacji nie znam, ale myślę, że to jest temat jak najbardziej wart rozwinięcia. Nawet myślałem o tym już jakiś czas temu, nie zdążyłem go jeszcze zrealizować, ale jak najbardziej chciałem do tego wrócić. Zanim to zrobię, mogę poradzić jedynie praktykowanie small talków, takich małych pogawędek w każdej sytuacji, w której się da. Moim zdaniem rewelacyjnym miejscem na sprawdzanie swoich umiejętności, jakby szlifowanie tego i rozwijanie, to są wszelkie przyjęcia, na których nie znamy większości gości. Wszyscy goście jakby to są dla nas nieznajomi, z którymi musimy nawiązać jakiś kontakt. Jest to właśnie ta sytuacja, w której uprawia się small talk, czyli rozmawiamy o takich małych, drobnych rzeczach i mając wesele, tak naprawdę mamy mnóstwo takich drobnostek, o których można by podyskutować. W ten sposób gdzieś tam rozpocząć jakąś dyskusję. Potem oczywiście to może popłynąć. Trudniejszy jest ten początek. Ale jak najbardziej polecam wszystkie takie sytuacje, w których znamy niewiele osób, albo na przykład, w których znamy całe grono, ale na przyjęciu, na spotkaniu jest ktoś, kto nie zna, nie obracał się jeszcze w tym towarzystwie, czuje się trochę samotny. Polecam gorąco podejść do takiej osoby, zagadać na jakiś banalny temat, który będzie bezpieczny dla obu stron. Próbować, a potem się okaże, że żadne podręczniki nie są potrzebne. I na koniec kwestia internetowego savoir-vivre. Wzięło to się stąd, że czasami dostaję maile, na które aż mi się nie chce odpisywać. Są tak okropnie napisane, żebym je wyrzucał automatycznie do kosza i długo nad nimi siedzę, zastanawiając się, czy w ogóle zasługują na to, żeby odpisać. Ponieważ no musicie sobie zdawać z tego sprawę. To jak mówimy do siebie, jeśli spotykamy się w cztery oczy, ma bardzo duże znaczenie, jak się zachowujemy w stosunku do siebie. Jeśli ktoś podejdzie do mnie i mówi: hej, która godzina? Nie mam ochoty rozmawiać z taką osobą. A jak ktoś podejdzie: przepraszam pana, czy mógłbym pan powiedzieć, która godzina? No to jest zupełnie inaczej. To samo dotyczy maili. To są normalne listy i już publikowałem na ten temat artykuł i film, jak pisać maile. Nie wszyscy oczywiście do niego jeszcze dotarli i nie zdali sobie z tego sprawy, że trzeba jednak zachowywać jakieś zasady również przy pisaniu. I to nie tylko zasady ortografii, interpunkcji, które również kuleją, ale też takie zasady dobrego zachowania w tych mailach. No więc
postanowiłem, że co każdy odcinek pytań do Kielbana będę brał jakiś taki mail. Oczywiście będę to oczyszczał z danych osobowych, żeby nikt nie czuł się urażony, że to właśnie jego wybrałem, ale chciałbym Wam zwracać uwagę na to, w jaki sposób, jakie błędy pojawiają się w tych wiadomościach, żebyście wiedzieli też na to później zwracać uwagę. Może sami popełniacie takie błędy czasami, a warto byłoby zwrócić na to uwagę i gdzieś tam podszlifować ten element. Więc mam tutaj taki przypadek. Pisze do mnie osoba, której mail, nick w mailu jest Gal Anonim. No i już tutaj trochę sugeruje, że ta osoba nie bardzo chce się przedstawiać. Zaczyna maila. Witam, czy na tego maila mogę zadać parę pytań odnośnie mojej brody? Czy dostanę może jakiś inny mail, na który mógłbym pisać? Czy nie udzielacie takiej pomocy? I po pierwsze, nie ma tutaj ani jednej dużej litery, nie ma tutaj przecinków, są jedynie znaki zapytania. Wszystko ciągnięte jednym ciągiem, bez żadnych odstępów. Nie ma podpisu, więc nawet gdybym chciał odpisać takiej osobie, co miałbym napisać? Drogi Galu Anonimie? Drogi Anonimie, droga osoba, która nie miała odwagi się podpisać, mimo że pisze znaczy, to też jest taki problem, że ktoś pisze do mnie, jestem autorem tego bloga, gdzieś wszędzie tam jest napisane, można wywnioskować z tego, że to jest jakaś redakcja, jacyś ludzie, do których się pisze, którzy może udzielają rad. Wystarczyło zadać sobie trochę trudu, żeby sprawdzić, do kogo się pisze i napisać cześć Łukaszu, panie Łukaszu i tak dalej, można było jakoś z tego wybrnąć. I również się podpisać, żebyśmy nawiązali ten kontakt. I to już tutaj kuleje bardzo, ale nie zaczynamy maili z małych liter. Witam, na ten temat już rozmawialiśmy, niektórzy uważają, że można rozpoczynać maila, witam, dobrze, niech będzie, mi się to nie podoba, ale nawet jeśli to robimy, no to zróbmy to chociaż w osobnej linii z dużej litery, po czymś takim, ewentualnie wykrzyknik, częściej przecinek, robimy odstęp i zaczynamy kolejne zdanie już jakby kontynuując z małej litery, ewentualnie jeśli wcześniej był wykrzyknik z dużej litery. I piszemy dokładnie, o co nam chodzi, pełnymi zdaniami, wyjaśniając kwestie, podpisując się ładnie, żegnając, pozdrawiając na koniec. Zwiększamy w tym wypadku jakby szansę na to, że nam ktoś odpowie o 100%. Bo w mailu, w którym popełniamy tak wiele błędów, także ja nie wiem, do kogo pisać, sprawa nie została przedstawiona, tak naprawdę nie wiem, czy tej osobie w ogóle zależy na odpowiedzi. Nie mam jakby żadnego powodu do tego, żeby odpisywać. Taki błąd na dzisiaj. I to tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, do mnie śmiało je zadawajcie. Przypominam, że nie ma żadnego konkretnego miejsca, w którym należy zadawać pytania, które miałyby się później znaleźć w tej serii. Ja po prostu wybieram te ciekawsze i bardziej wartościowe dla szerszego grona osób pytania, czy to z komentarzy, czy z wiadomości prywatnych na Facebooku, czy z maili. Wybieram publicznie, zwyczajnie na nie odpowiadam. Bardzo przepraszam wszystkich, którym nie nadążam w odpowiadaniu na zadawane pytania. Po prostu często mi brakuje na to czasu. Ale mam nadzieję, że zobaczymy się w pytaniach do Kielbana za najpóźniej 3 tygodnie. A mam nadzieję, że będziecie też zaglądać na bloga czasdżentelmenów.pl i na kanał Czas Dżentelmenów zdecydowanie częściej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Więc do zobaczenia i trzymajcie klasę. Cześć!